Nowy grób Macieja Damięckiego. Na górze tajemniczy łaciński skrót. Maciej Damięcki był świetnym aktorem. Zmarł 17 listopada 2023 roku w wieku 79 lat i został pochowany na warszawskich Starych Powązkach w grobie rodzinnym. Kilka miesięcy po pogrzebie rodzina postawiła tam całkowicie nowy pomnik. Jak obecnie wygląda nagrobek Macieja Damięckiego oraz jego ukochanych rodziców? Maciej Damięcki cieszył się nie tylko olbrzymim uznaniem w środowisku filmowym, ale także wielką sympatią wszystkich osób, z którymi miał okazję współpracować. Jego śmierć poruszyła całym środowiskiem aktorskim. Informacje o odejściu aktora podały w mediach społecznościowych jego dzieci, Matylda i Mateusz. Gdzie grał Maciej Damięcki? Maciej Damięcki rozpoczął swoją filmową karierę w drugiej połowie lat 50. XX wieku. W 1960 roku zagrał w kinowym hicie Szatan z siódmej klasy. Od tamtej pory pojawił się w prawie 40 filmach i serialach, m.in. w słynnej stawce Większej niż życie. Jego ostatnią rolą był woźnica w nowej wersji Znachora z 2023 roku. Wiele lat pojawiał się też w roli księdza w serialu M jak Miłość. Bezpośrednia przyczyna śmierci aktora nie została podana do publicznej wiadomości. Wiadomo natomiast, że w przeszłości Maciej Damięcki zmagał się z nowotworami. Jak wygląda nowy grób Macieja Damięckiego? Pochowany na Starych Powązkach w grobie rodziców, aktor ma teraz nowy, skromny, ale bardzo elegancki nagrobek z szarego kamienia. Jest on nowy, ale przypomina klasyczne pomniki nagrobne, jakich niemało na tak znanej nekropolii jak Powązki. To tympanon, wsparty na kolumnach, na nim zaś jest wyryty napis RIP, to skrót od łacińskiego requiescat in pace, czyli niech spoczywa w pokoju. Na grobie rodzina zdecydowała się pozostawić fotografię promiennie uśmiechniętego aktora. To jest to samo zdjęcie, które widzieliśmy podczas pogrzebu Macieja Damięckiego. Na grobie uwieczniono też nazwiska rodziców Macieja Damięckiego, Dobiesława Damięckiego i Ireny Górskiej.